Relikwie. W ścisłej łączności z kultem świętych pozostaje kult relikwii, czyli kult ciał osób świętych lub ich cząstek oraz wszelkich przedmiotów pozostających kiedyś w bliskim związku z osobą świętego. Kult ten posiada bogatą tradycję i należy do form liturgicznych, które bez większych zmian przetrwały od czasów starożytnych, to jest IV wieku po Chrystusie, do chwili obecnej. Kościół zawsze przywiązywał do tego kultu duże znaczenie, traktując go jako szczególnie bliski. Kult relikwii jest typowy dla wiary katolickiej, gdzie rzeczywistość i fantazja, historia i legenda, realizm i złuda, świętość i grzech zlewają się w jednolitą całość kultową, otoczoną atmosferą tajemniczości. Kult relikwii oddziaływuje na nieuświadomione i sfanatyzowane umysły wiernych, stwarzając pożywkę dla dewocji, magizmu i wszelkich nadużyć. O znaczeniu religii w dawnych wiekach czytamy. W ścisłym związku ze czcią świętych wytwarza się kult dla relikwii. W wiekach średnich czciło się relikwie ówczesnych wielkich i sławnych, to jest świętych, odgrywały one bardzo ważną rolę w życiu prywatnym. Przysięgę na nie uważano za najuroczystszą. Relikwię umieszczono w szczycie wieży, chroniły ją przed piorunami, a już od czasów papieża Grzegorza Wielkiego wszedł w życie zwyczaj zawieszania naszyjni medalioników ze szczyptą jakiejś świętej pamiątki. Na zachodzie kobiety zamożne nie wychodziły z domu, by ze sobą nie zabrać woreczka z relikwiami. Każdy kościół musiał posiadać jakieś relikwie. Kult relikwii nie utracił do czasów współczesnych nic ze swej aktualności. Nadal cieszy się najwyższymi względami kościoła, większymi nawet niż kult obrazów. Forma czci oddawanej relikwiom świętych jest identyczna z czcią wizerunków świętych. Ponieważ jednak relikwie stanowią o wiele większą wartość niż obrazy, dlatego przy wszystkich dekretach Kościoła zawsze wymieniona są na pierwszym miejscu. O sposobie oddawania czci relikwiom poucza katechizm. Okazujemy cześć relikwiom świętych przez to, że przechowujemy je z szacunkiem, odwiedzamy lub przed nimi się modlimy. Kultowi relikwii poświęcone są liczne dekrety Kościoła. Godziwość czci relikwii jest dogmatem wiary. O godziwości i czci należnej relikwiom świętych mówi Jan XV z okazji kanonizacji świętego Udalryka na synodzie rzymskim w roku 993. Czci relikwii świętych stanowczo broni Sobór Niceński II. Inocenty III na Soborze Laterańskim IV w roku 1215 normuje formy relikwii świętych. Sobór Konstancji w roku 1418 potępił naukę Wiklewa i Hausa, która odrzucała cześć relikwii. Sobór Trydencki jako dogmat ogłosił naukę o celowości i godziwości czci relikwii świętych. Kto by twierdził, głosi Sobór, że relikwiom świętym nie należy się nabożeństwo ani cześć, zasługiwałby na całkowite potępienie. W roku 1669 została utworzona nawet osobna kongregacja rzymska pod nazwą Święta Kongregacja Odpustów i Relikwii. W roku 1904 została ta kongregacja połączona z Kongregacją Świętych Obrzędów. Prawo kanoniczne wyraźnie mówi, że należy się kult względny także relikwiom. Poleca, aby relikwie świętych były otaczane czcią im należną. Żąda, aby relikwie były w odpowiednim pomieszczeniu w relikwiarzach. Relikwie są, w myśl nauki katolickiej, źródłem zbawienia, a nawet chronią przed pokusami szatańskimi. Przez cześć oddawania świętym relikwiom możemy wyjednać sobie u Boga wiele dobrodziejstw. Relikwie są dla nas źródłami zbawienia, którymi spływa nam od Boga liczne dobrodziejstwa.
ciała świętych i groby męczenników odpędzają na paści szatańskie i sprawozdają teraz i sprowadzają nieraz uzdrowienie z najuporczywszych chorób. Takie teorie niezawodnie wzmacniają kult. Wśród relikwii znajdowały się i znajdują nadal przedmioty podziwu godne, pochodzące częstokroć z odległych miejsc i czasów. Od dawna miano także we czci takie przedmioty, które pozostawały niegdyś w bliskiej styczności z osobą Chrystusa Pana lub świętych, a więc na przykład krzyż Chrystusa, żłóbek, szaty Chrystusa Pana, chustka świętej Weroniki i tym podobnie. Święty krzyż odnalazła była cesarzowa Helena w roku 325. Część jego znajduje się w kościele grobu Chrystusa w Jerozolimie. Część żłobka znajdują się w Rzymie. Tkana tunika Chrystusa Pana przechowywana jest w kościele katedralnym w Trewirze. Stół, na którym ustanowił Chrystus Pan Najświętszy Sakrament, znajduje się w kościele laterańskim w Rzymie. Całun jego grobowy w Turynie. Chusta Weroniki w kościele świętego Piotra w Rzymie. W tumie akwizgrajskim przechowane są pieluszki Jezusa wraz z suknią Matki Bożej i całunem grobowym Jana Chrzciciela. W kościele Bożego Ciała w Krakowie znajdował się palec świętego Jana Chrzciciela, którym ukazywał Chrystusa Pana. U świętej Katarzyny i świętej Małgorzaty pokazywano między innymi relikwiami krople mleka i krwi świętej Katarzyny. W kościele Wniebowzięcia Panny Marii wierni mogli oglądać ciało całe jedno z dzianków onych, które Herod kazał zabijać. Do najczęściej przechowywanych relikwii należały głowy świętych. W krakowskim kościele świętego Michała Archanioła znajdowały się głowy świętej Flawii, świętej Klaudii i świętej Teresy. Jak kult relikwii winien wyglądać od strony teorii katechizmowej, mówiliśmy przed chwilą, a oto jak wygląda od strony praktyki. Cenne to były nieraz relikwie. W Notre Dame de Paris znajdowały się następujące. Włosiennica świętego Denisa, kawałki głowy, kolano, broda i włosiennica świętego Germana, włosiennica świętego Eligiusza, kamień z grobu Zbawiciela i jeden z kamieni, którymi kamieniowano świętego Szczepana. Kiedy Baldwin został królem jerozolimskim, to królowi francuskiemu przesłał w podarunku cząstkę prawdziwego krzyża Zbawiciela, włosy Jezusa, kiedy jeszcze był dzieciątkiem, kolec z korony cierniowej, żebro i ząb świętego Filipa, kawałek z pieluszek Jezusa. Najcenniejsze jednak relikwie nabył król francuski Ludwik Święty od cesarza łacińskiego w Konstantynopolu Baudouina de Courtenay. Kiedy ten w roku 1239, potrzebując na walkę z Grekami gotówki, począł relikwie ze skarbca konstantynopolitańskiego sprzedawać. Osobiście przywiózł on do Francji koronę cierniową i sprzedał tę przecenną świętość królowi francuskiemu za 20 tysięcy funtów czystego srebra. 8 lat później nabywa ten sam król francuski z tego samego źródła następujące święte pamiątki. Większa część drzewa krzyża świętego, szatę purpurową, trzcinę, gąbkę z octem, kawałek prześcieradła, w które ciało Chrystusowe owinięto, ręcznik, którym wycierał nogi apostołom, różdżkę Mojżesza itd. Naturalnie, że niektóre z tych cennych relikwii w samym Paryżu już w większości ilości się znajdowały. Samych koron cierniowych było aż 3, a w ogóle w różnych stronach świata obliczono je na poważną liczbę 560. Tak samo miała się rzecz z innymi relikwiami i nic zresztą dziwnego, skoro były one przedmiotem dobrze opłacającego się handlu.
Jest to ponura prawda w minimalnym zaledwie stopniu odzwierciedlająca rzeczywisty stan nadużyć w imię rzeczy świętych. Relikwie nadal stanowią obok hostii największą świętość Kościoła. Będąc przedmiotem bałwochwalczego kultu, odwracają wzrok wiernych od czci należnej Bogu. Czy nie lepiej chwalić Boga w duchu i w prawdzie, przestrzegając z szacunkiem Jego postanowień, niż czcić przedmioty wątpliwej wartości i pochodzenia? Wizerunki. Jeden rodzaj bałwochwalstwa prowadzi nieuchronnie do następnych. Sprawdza się to wielokrotnie w liturgii katolickiej. Obok czci świętych i relikwii Kościół oddaje cześć wizerunkom Boga, świętych i aniołów. Ta forma kultu nierozdzielnie wiąże się z katolicyzmem, którego nie sposób wyobrazić sobie bez świętych obrazów, figur i posągów. Charakterystykę czci wizerunków podaje znany katolicki publicysta i teolog ksiądz Zaleski. Cześć ta nie ulega najmniejszej wątpliwości. Uderza na każdym kroku świętymi wizerunkami. Przepełnione są świątynie i kaplice, place i ulice i miejsca przydrożne. Są one ozdobą domów, muzeów, są sławą ich twórców, wykonywane z materiałów pospolitych i z najkosztowniejszych chruszców, są dziełem ludowej, naiwnej pobożności albo tworami wspaniałej koncepcji artystycznych geniuszy. Wizerunki święte są przedmiotem kultu prywatnego. Zdejmujemy przed nimi nakrycia głowy, palimy przy nich światła, zdobimy kwiatami, modlimy się przed nimi. Są one także przedmiotem kultu publicznego. Kościół ten kult sankcjonował prawem swoim, uświęcił dekretami soborów, bronił, rozprawami teologów określił. Powyższy opis jest aż nadto realny, by zachodziła potrzeba dalszych uzupełnień. Należy tylko dodać, że w religii katolickiej wizerunki nie odgrywają bynajmniej roli ilustracji lub ozdoby, jak wielu uzasadnia, lecz są najbardziej oczywistym przedmiotem kultu prywatnego i publicznego. Jest to bardzo ważne dla właściwego zrozumienia istoty kultu obrazów, figur i posągów. Kościół przypisuje wizerunkom moc uświęcającą. Cześć obrazu świętych czytamy w katechizmie. Zjednywa nam łaskę posiłkującą, a nieraz nawet łaski nadzwyczajne. W uzasadnieniu kultu wizerunków teolodzy powołują się zwykle na fakt wczesnego, bo zapoczątkowanego już w IV wieku po Chrystusie rozpowszechniania się tej formy kultu, co ich zdaniem dowodzi, iż kult ten odpowiada naturze ludzkiej. Ale czy wszystko, co odpowiada naturze ludzkiej i rozpowszechnia się, przemawia za świętością? Tym sposobem można by usprawiedliwić wszelkie zło, które w większym jeszcze stopniu odpowiada zwyrodniałej naturze ludzkiej, a szybko się rozpowszechnia. Argument nieprzekonywujący. Cześć wizerunków uzasadnia się również tym, że wszędzie na świecie oddaje się cześć wizerunkom narodowym czy też symbolom, herbom państwa. Jednakże czyż autorytetem w sprawach wiary winny być tego rodzaju zwyczaje? Każdy szczery i praktykujący katolik przyzna, że stanowisko takie nie jest zgodne z duchem Chrystusa, którego królestwo nie jest z tego świata. Pismo Święte o kulcie wizerunków. Nie trzeba dowodzić, że kult wizerunków koliduje w sposób zasadniczy z przepisami boskiego prawa, zwłaszcza z drugim przykazaniem dekalogu. Ponieważ przykazanie to nie jest na ogół znane wskutek usunięcia go przez Kościół z oficjalnego tekstu dziesięciorga przykazań, wskazane jest przytoczenie go ex extenso, tym bardziej, że wyraźnie zabrania czci wizerunków. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze i na ziemi nisko,
ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniących miłosierdzie tysiącem tych, którzy mnie miłują i szczegą przykazań moich. Wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego nie zdają sobie sprawy z tego, że dekalog zabrania kultu obrazów. Kościół usunął drugie przykazanie celowo, gdyby bowiem przykazanie to podawane było do wiadomości wiernych, Kościół napotykałby na trudności w uprawianiu kultu obrazów. W rezultacie przeto tego nie i tego istnieje wielka ilość wizerunków będących przedmiotem kultu i czczonych z wielkim nabożeństwem. Dla Kościoła ważniejszym okazał się kult obrazów niż posłuszeństwo wobec przykazań. Biblia poświęca kultowi wizerunków wiele uwagi, ponieważ kult ten w szczególny sposób poniża godność człowieka w oczach Bożych. Bezgraniczny bezsens oddawania boskich honorów materialnym tworom ludzkiej ręki i umysłu wykazywali już w odległych czasach prorocy izraelscy. Kto tworzy Boga i bałwana leje, do niczego się to nie przygodzi. Oto wszyscy uczestnicy ich będą pohańbieni. Kowal kleszczami robi przy węglu, a młotami kształtuje bałwana. Cieśla zaś ościąga sznur, znaczy sznurem farbowanym i ociosuje toporem. Czyni go na podobieństwo męża i na podobieństwo pięknego człowieka. Narąbie sobie cedrów i bierze cyprys i dąb, używa tego człowiek do palenia, ogrzewa się przy nim, także roznieca ogień, aby napiekł chleba i nadto z tego drzewa robi sobie Boga i kłania mu się i klęka przed nim. Część jego pali ogniem, przy drugiej części piecze pieczeń, a z ostatku jego czyni Boga, bałwana swego, klęka przed nim, kłania się i modli się, mówiąc: wybaw mnie, boś Ty Bóg mój. Czyż może być coś bardziej upokarzającego i poniżającego człowieka, jak oddawanie czci przedmiotom wykonanym własnymi rękoma? Co pomoże rzeźba, że ją wyrzeźbił twórca, jej posąg i obraz fałszywy? Biada temu, który mówi drewnu: ocuć się, oto jest on okryty złotem i srebrem, a ducha żadnego nie ma we wnętrznościach jego. Wizerunki, którym chrześcijanie oddają cześć, nie różnią się od tych, które były przedmiotem kultu wśród pogan. W zamierzchłej starożytności psalmista wyrażał się o nich ze szczerą ironią. Ich bałwany to srebro i złoto, rąk ludzkich robota. Mają usta, lecz nie mówią, mają oczy, lecz nie widzą, uszy mają, a nie słyszą, nożdża mają, lecz bez węchu, mają ręce, lecz nie dotkną, mają nogi, lecz nie chodzą, zgadła dźwięku nie wydają, do nich podobni będą ci, którzy je czynią, wszelki, kto im ufa. Bóg poruszony jest ignorancją chrześcijan modlących się do świętych podobizn. Trudno jest czasem pojąć, co podobizny te właściwie przedstawiają. Jakże mogą wyobrażać nieskazitelnego Boga, skoro nie można w nich dopatrzyć się często nawet istot ludzkich. Żadne wizerunki nie są w stanie oddać chwały przedwiecznego. Dlatego nie powinny być przedmiotem kultu. Bóg nawołuje współczesnego chrześcijanina słowami psalmisty: ufaj w Panu, bo On jest pomocnikiem i tarczą. Kościół wyjaśnia, że Pismo Święte zabrania jedynie kultu podobizn bogów fałszywych, ale nie wyklucza czci dla wizerunków przedstawiających prawdziwego Boga chrześcijan. Ale czyż widział kto z ludzi Boga, aby móc przedstawić Go w sposób odpowiadający rzeczywistości? Któż może zaręczyć, że Bóg wygląda akurat w sposób przedstawiony na wizerunkach, lub że Jezus jest faktycznie takim, jak na obrazach? Skoro mimo to oddaje się cześć wizerunkom nie przedstawiającym prawdziwej podobizny Boga, właściwie komu oddają chrześcijanie tę cześć?
Nikt z ludzi nie zgodziłby się, aby jego najbliżsi czcili go pod postacią karykatury lub fotografii wyobrażających kogoś innego. Samowolą taką byłby wprost oburzony, gdyby w dodatku podobizna zasługiwała na współczucie raczej niż podziw lub rodziła ujemne wręcz uczucia estetyczne. Jeśli człowiek nie godziłby się na tę formę kultu, dlaczego miałby przyzwolić na to Pan Bóg? Aby nigdy nie zaistniało żadne nieporozumienie co do tego, Pan Bóg nie tylko zakazał czczenia bóstw obcych, ale także kultu wizerunków Boga prawdziwego. Zwróćmy uwagę na wskazówki udzielone pod tym względem narodowi izraelskiemu przez samego Jahwe. A przeto strzeżcie pilnie dusz waszych, nie wiedzieliście żadnej podobizny w dzień, którego Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście znać zwiedzeni nie uczynili sobie podobizny rytej albo obrazu mężczyzny lub niewiasty wyobrażenia jakichkolwiek zwierząt, które są na ziemi, albo ptactwa pod niebem latającego i płazu, który pełza po ziemi, albo ryb, które są w wodach pod ziemią, aby znać podniósłszy oczy w niebo, nie ujrzał słońca i księżyca i wszelkich gwiazd niebieskich i uwiedziony błędem nie kłaniał się i nie służył temu, co stworzył Pan Bóg Twój na posługę wszystkim narodom, które są pod niebem. Historia kultu wizerunków. Ksiądz Zaleski przyznaje, że w Nowym Testamencie kult wizerunków nie występuje, w Piśmie Świętym nie ma on swego oparcia, że zapoczątkowany został dopiero w IV wieku po Chrystusie. Mimo tych oczywistych prawd, ksiądz Zaleski daleki jest od wyciągnięcia wniosków praktycznych, a szkoda. W Nowym Testamencie nie mamy świadectw potwierdzających cześć wizerunków świętych. Niezbitym jest jednak faktem, że od wieku IV rozpowszechniał się kult obrazów świętych. Już w wieku V i VI był on tak rozpowszechniony, że spotykamy się z nim w całym ówczesnym chrześcijaństwie, od Iranu i Armenii do Francji i Hiszpanii. Kult wizerunków jest dziełem średniowiecza. Kościół wystąpił oficjalnie w jego obronie dopiero w wieku VIII po Chrystusie, gdyż chrześcijaństwo daleko odeszło od pierwowzoru apostolskiego, o czym poucza wspomniany teolog. Urzędowo wystąpił Kościół w obronie wizerunków świętych, kiedy na wschodzie powstała herezja obrazoburców, wiek VIII, Sobory Niceński II, rok 787, Konstantynopolitański IV, 870, w Konstancji 1418 i wreszcie Sobór Trydencki 1563 jako heretyków wyklinają tych, którzy by chcieli zwalczać cześć obrazów świętych. Najbardziej chyba znamienne oświadczenie w sprawie kultu wizerunku złożył święty Grzegorz. Obrazy zastępują nieoświeconemu ludowi książkę. Czyżby wypowiedź ta zawierać miała prawdę aktualnie towarzyszącą dziejom Kościoła aż do czasów współczesnych? Dziwić się należy, że kult obrazów doznaje przyjęcia nie tylko wśród ludzi niewykształconych. Czyż chrześcijanie katolicy nie mogą zdobyć się na żywą wiarę sięgającą tronu Bożego bez uciekania się do materialnych wyobrażeń? Czy muszą koniecznie upodabniać się do tych, którzy przez swój kult wizerunków składali ofiary demonom, a nie Bogu? Jezus określił nowotestamentową służbę Bożą następującymi słowy: prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć i w duchu, i w prawdzie, bo takich czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, ci, którzy Mu cześć oddają, winni oddawać cześć w duchu i prawdzie. Kult wizerunków odbiega w sposób widoczny od tego rodzaju służby Bożej. Służba z pomocą wizerunków i relikwii jako przedmiotów kultu nie może uchodzić za służbę w duchu i w prawdzie. Również służbą Bożą nie może być oddawanie boskiej czci komukolwiek prócz Boga. Dziękuję.